Dzień dobry, witam Państwa w programie Koszalińskie Forum. Piotr Pawłowski, witam moich dzisiejszych gości. Andrzej Kondaszewski, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, witam. Pan dr Jacek Wróblewski, koordynator oddziału obserwacyjno-zakaźnego Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. Dzień dobry, panie doktorze, witam. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panowie, no gratulacje na początek. Otrzymaliście odznaki honorowego gryfa, honorowe gryfa zachodniopomorskiego, pan dyrektor złotą, pan doktor srebrną. Co ważne, za walkę z pandemią. Panie dyrektorze, spodziewał się pan, mówiąc, no chyba już z przymrużeniem oka też można mówić o takich rzeczach, spodziewał się pan, że kiedykolwiek będą odznaczenia za COVID? Muszę panu powiedzieć, panie redaktorze, że była to dla mnie takie bardzo miłe zaskoczenie. No właśnie. W sytuacji, kiedy jest niedoinwestowana, był nie i jest niedoinwestowany system ochrony zdrowia, który został dodatkowo wyniszczony przez pandemię, gdzie nałożyły się braki kadrowe, brak lekarzy, pielęgniarek, ratowników i personelu niemedycznego. Kiedy próbowano obarczyć pracowników ochrony zdrowia odpowiedzialnością za pewne mankamenty funkcjonowania systemu, podważając wizerunek, zwłaszcza lekarzy, tego typu sytuacja, która spowodowała, że zostaliśmy uhonorowani tym zaszczytnym odznaczeniem, w czasie spotkania z całym sejmikiem województwa zachodniopomorskiego, gdzie gratulacje złożył nam w imieniu zarządu i pan marszałek i w imieniu największego klubu opozycyjnego pani Jacyna Wit, więc można ponad podziałami, doceniono to, co żeśmy zrobili. Zakończyło się to po wręczeniu odznaczeń owacją na stojąco. Było to dla nas miłe, ja to dedykuję pracownikom. Jest to również jakaś forma uznania dla mnie jako zarządzającego tą placówką w tych trudnych czasach. Panie doktorze, jak pan traktuje to wyróżnienie? Cóż, no tak jak powiedział pan dyrektor, to były miłe chwile po tych dwóch latach, ponad dwóch latach walki. No traktuję to w sposób taki, iż wyróżnienie to przyjąłem z wielką radością. W imieniu własnym, ale też w imieniu personelu, z którym pracowałem i przepracowałem ten trudny czas na każdym szczeblu, tak? Bo bywały chwile naprawdę trudne, tak jak wspomniał pan dyrektor. I byłoby z mojej strony no, nie do końca w porządku, gdybym czuł się doceniony sam. Przyjąłem to w imieniu własnym i personelu, z którym przepracowałem ten trudny czas. A te najtrudniejsze chwile, wróćmy na chwilę do tego, to na czym polegały? Kiedy one były? Chyba trzeba zacząć od tego, że każda fala pandemii miała swoje pewne cechy charakterystyczne. Ale żeby nie przedłużać i nie omawiać tego, bo dałoby się sporo powiedzieć, trzeba zdecydowanie powiedzieć, że najtrudniejszy okres to był ten okres przed włączeniem szczepień do powszechnego zastosowania. Wtedy były miesiące, kiedy trafiały do nas osoby z najcięższym przebiegiem. I to były, trzeba też zaznaczyć, zachorowania bardzo liczne. No dość powiedzieć, że najmłodsza śmiertelna ofiara COVID-a to była 35-letnia kobieta bez obciążeń jakichkolwiek. I to były te trudne momenty. No nie każdy sobie z tym dawał radę. Panie dyrektorze, gdyby pan miał zrobić bilans tych dwóch lat w szpitalu, to jaki on byłby? Na pewno to była na początku wielka niewiadoma. Nikt na świecie nie był przygotowany, w Polsce też nie byliśmy przygotowani. Wiedzieliśmy, że musimy się zmierzyć z śmiertelnym niebezpieczeństwem. Na zasadzie informacji pozyskanych z krajów, w których tam wcześniej pandemia była, przygotowywaliśmy tak, jak umieliśmy. Nasz szpital był szpitalem hybrydowym, czyli wojewoda zadecydował. Jest to jedyny w tej części województwa szpital, jak określa pan marszałek, frontowy, który musiał przyjmować pacjentów covidowych i niecovidowych. Nie mogliśmy zrezygnować z przyjęcia pacjentów onkologicznych, zabiegów operacyjnych, do pediatrii, do porodu, na kardiologię.
Wymagało to oczywiście przeorganizowania oddziału. Trzeba było stworzyć łóżka na oddziale intensywnej terapii, czyli stworzyć nowy oddział na bazie tej samej kadry, którą trzeba było przesunąć. Był to olbrzymi wysiłek. Oddział wewnętrzny, oddział obserwacyjno-zakaźny. Zamknęliśmy oddział dermatologii, dlatego że oddział obserwacyjno-zakaźny był modernizowany i nie miał wystarczającej ilości łóżek. Okresowo była również unieruchomiona urologia jako oddział, który z pełną infrastrukturą był dedykowany do walki z pandemią. Musieliśmy zmienić zasady organizacji pracy pozostałych oddziałów. Musiały powstać komórki, w których następowała izolacja nowo przyjmowanych najpierw pacjentów. Musieliśmy stworzyć zasady poruszania się po szpitalu. Trzeba było pewne windy zabezpieczyć tylko i wyłącznie dla personelu, a inne dla pacjentów covidowych. Tak samo jak tomograf, którzy byli dostarczani na badania, żeby te drogi się nie krzyżowały. A panie doktorze, najwięcej pacjentów jednorazowo ile było covidowych? Jednorazowo to bardziej pan doktor będzie wiedział, jak ja. Jaki rząd wielkości, żebyśmy mieli wyobrażenie, jak było tam, w szpitalu? 80 na jednoczasowo. Ale również... Hospitalizowany. Trzeba to podkreślić, że my równocześnie musieliśmy stworzyć izolatoria i zabezpieczyć personel. Musieliśmy stworzyć punkty do testów drive-thru, jak również inne. Musieliśmy stworzyć dodatkowe SORy. To wszystko na bazie tego samego personelu. Było to oczywiście bardzo duże wyzwanie dla personelu, wyzwanie i organizacyjne. Personel zwłaszcza na początku, bo my od początku pandemii do maja nie mieliśmy możliwości robienia testów na terenie szpitala. Woziliśmy je do Olsztyna, do Wrocławia, do Warszawy, do Szczecina. Z jednej strony koszt, z drugiej strony czas oczekiwania, często do 8 dni już te badania były bez wartości, a często przychodziły mylne. Więc personel był mocno poturbowany w czasie tej pandemii. Panie doktorze, a koszty? Gdybyśmy dzisiaj mieli powiedzieć. W czasie pandemii, na pandemii, z racji niezrealizowanych usług, to co mogę powiedzieć, to szpital stratę poniósł w granicach 30 milionów złotych. Natomiast dodatkowym utrudnieniem było to, że rozporządzenie ministra dotyczące zachowywania się szpitali, bo na szpitalach praktycznie w 100% polegała walka w czasie pandemii o życie i zdrowie naszych pacjentów, było 66 razy nowelizowane. I to też nam utrudniało pracę, jednak w jakiś sposób sprostaliśmy temu wszystkiemu. Ja tylko podam jeszcze może takie fakty, że myśmy wykonali 126 tysięcy świadczeń dla pacjentów, którzy się do nas zgłosili. Hospitalizowanych przez ten okres było 4 700 pacjentów. Wykonaliśmy 80 tysięcy testów. Panie doktorze, jaki to był dla pana czas zawodowo? Bo to trochę jest tak, że wszyscy, a specjaliści i medycy zwłaszcza, zostali wrzuceni na głęboką wodę. Nikt tak naprawdę nie wiedział, co się wydarzy jutro. Pan dyrektor już wspomniał o tym, że nikt nie był do tego przygotowany. Poniekąd sytuacja była o tyle gorsza w pionie chorób zakaźnych w naszym kraju, że w skali kraju jest to w tej chwili specjalizacja zamierająca. Jedyny przykład, który podam, to taki, że jesienią zeszłego roku w całym kraju 9 lekarzy zdało specjalizację. Zdało egzamin specjalizacyjny, uzyskało tytuł specjalisty. Ostatnie 20-30 lat to był trend zamykania i pozbywania się oddziałów zakaźnych w skali całego kraju. Ale nie będę tego wątku rozwijał. Wspomnę tylko tyle, że przyszedł czas wielkiej mobilizacji i wtedy wyłożono wszystkie ręce na pokład i uzyskaliśmy pomoc nie tylko w naszym wewnętrznym gronie specjalistów chorób zakaźnych, ale przyszło też wielu lekarzy do pomocy. Wspomniał pan dyrektor o tym, że inne oddziały przejęły też funkcje poprzez rozszerzanie, zwiększanie ilości łóżek covidowych. Inne oddziały musiały przejmować tych chorych. Pomagało nam wielu specjalistów, również lekarzy stażystów. Jeszcze raz skorzystam z okazji, wspomnę o personelu pielęgniarskim, o personelu pomocniczym, żeby im wszystkim podziękować, bo to był bardzo trudny czas. Każda
fala epidemii niosła za sobą pandemii, właściwie nowe wyzwania. I no, końcem końców udało się to wszystko ogarnąć. Co prawda straty ludzkie wśród pacjentów no, były duże, ale no, na całym świecie tak było. Mhm. Przypomnę, że na taką skalę ludzkość była doświadczona właściwie pandemią 100 lat temu. Panowie, jaki jest dzisiaj krajobraz covidowy, bo nie powiem po-covidowy, ani post-covidowy. Jak to jest dzisiaj? To znaczy, czy są pacjenci, czy ludzie przychodzą szczepić się, panie doktorze? Są wyraźne trendy spadkowe, no, jeżeli chodzi o ilość zachorowań, jak również o ilość osób, które chcą się szczepić. Ale chcę podkreślić z całą mocą, że choroba tak mocno doświadczyła nas, że nie sposób teraz przewidzieć, że zagrożenie przestało istnieć. Jesteśmy właściwie u progu sezonu letniego, kiedy naturalnie ilość zachorowań zawsze spada, przenoszonych drogą kropelkową zwłaszcza. Więc to, że obecnie tych zachorowań jest mniej, wcale nie znaczy, że jesteśmy bezpieczni. Czasem prawdy będzie jesień. Może nawet nie wrzesień, ale już październik to będzie ten czas, kiedy okaże się, czy jako społeczeństwo jesteśmy bezpieczni, czy też będzie narastała nowa fala zagrożeń spowodowanych zakażeniami koronawirusem. A tak naprawdę możliwe są jeszcze dodatkowe komplikacje tej sytuacji epidemiologicznej pod postacią nałożenia się zakażeń innymi wirusami, chociażby grypą, bo przecież widywaliśmy to od wielu lat, że co kilka lat taka fala zakażeń przychodziła i czasami również miały bardzo groźny przebieg. Panie dyrektorze, co można zrobić, żeby się przygotować do tego scenariusza, który jest najbardziej prawdopodobny, czyli jakiegoś wzrostu zachorowań, małego, większego? Pierwsza rzecz, myślę, bardzo istotna, to jest to, że skończyliśmy remont. Jako jeden z niewielu szpitali w Polsce przed pandemią, bo nie wiedzieliśmy, że będzie, tacy genialni nie byliśmy. Ja nie pozwoliłem na zlikwidowanie oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Podjęliśmy decyzję, żeby przeznaczyć środki z organu założycielskiego, głównie z Unii Europejskiej, poprzez organ założycielski na modernizację tego oddziału. On jest w tej chwili zmodernizowany, jest przygotowany, bo w czasie pandemii to mieliśmy trochę z tym problemy. Poza tym mamy zmodernizowany cały pion pediatryczny, bo kiedyś cały pion pediatryczny pracował w takich przymusowych warunkach, bo cały obiekt był modernizowany. Pandemia niestety też dosięgnęła dzieci i tutaj mimo usilnych starań pan wojewoda nie był w stanie wyznaczyć w tej części województwa miejsca, gdzie dzieci mogłyby być przyjmowane bezpiecznie. Ten ciężar wziął na siebie szpital, czyli jest też jak gdyby przygotowany do tego wszystkiego. Mamy już doświadczenie, jak postępować z kobietami ciężarnymi, bo do nas przyjeżdżały wszystkie kobiety ciężarne zarażone COVID-em. Musieliśmy temu sprostać. Też organizacyjne to cały czas na bazie tych samych zasobów ludzkich, ale już wiemy, jak postępować. Szpital jest zabezpieczony w tlen. Mamy zabezpieczone pewne schematy postępowania w takich sytuacjach. Personel się nauczył, jak się zachowywać, żeby było bezpiecznie, jak postępować, żeby dopilnować chorych, żeby się dodatkowo nie zakażali. Ja myślę, że to wszystko będzie powodowało, że gdyby, tak jak pan doktor mówił, był wzrost tej epidemii, my będziemy już lepiej przygotowani z większym doświadczeniem, niestety na bazie tego, co żeśmy przeżyli, żeby skutecznie stanąć do walki o życie i zdrowie naszych pacjentów. Pytał się pan redaktor, czy warto się szczepić. Tak, szczepić się zawsze warto. Ja wielokrotnie, jak najbardziej. Bo tak jak powiedział pan doktor, każda dodatkowa infekcja i nałożenie się tej infekcji, organizm jest osłabiony, więc może być bardziej burzliwy przebieg, trudniejszy dla lekarzy, dla personelu medycznego do uratowania takiego pacjenta. Więc szczepmy się, nadal uważajmy, starajmy się przestrzegać zasad higieny, czyli jakiś dystans, zwłaszcza od osób, które kichają, kaszlą, myć ręce, no maseczki to decyzją pana ministra jest duża dowolność dzisiaj poza placówkami służby zdrowia, wprawdzie obowiązku nie ma,
Także, no, ale niemniej no, trzeba uważać, zwłaszcza w obiektach służby zdrowia, to też prosimy, żeby w maseczkach chodzić, bo największym problemem, ja się boję, który by ewentualnie wystąpił, to jest brak personelu w szpitalu, bo on jest traumatycznie poturbowany, bardzo dużą daninę zarówno lekarze, pielęgniarki, jak i ratownicy złożyli w walce z pandemią, w walce o zdrowie i życie lekarzy, o życie naszych pacjentów. Lekarze to często też. Lekarze, tak. Ja mówię właśnie lekarze, pielęgniarki, ratownicy i inny personel największą daninę, czyli daninę życia złożyli. Dużo zginęło, kilkaset osób, jeśli chodzi o lekarzy. Panie doktorze, statystyczny obywatel, co może zrobić dzisiaj? Oprócz tego, że ja widuję w sklepach wciąż dużo ludzi w maseczkach i uważam, że to jest dobrze, bo jak ktoś ma infekcję jakąkolwiek, to raczej ją powinien założyć. Natomiast co można zrobić, żeby się uchronić? Statystycznie, cóż, należy odpowiedzieć na to w ten sposób, że świadomość naszych obywateli, społeczeństwa wzrosła. Z pewnym spokojem spoglądam na pewne zachowania, na wzrost świadomości i pozytywnych zachowań polegających na tym chociażby, że osoby z objawami infekcji dróg oddechowych nie jak to bywało dawniej brały jakieś ogólnodostępne leki i szły do pracy, ponieważ nie wypada iść z powodu przeziębienia mieć absencję w pracy, tylko te osoby już, czy większość osób izoluje się w swoich domach po to, żeby nie być zagrożeniem dla innych. To po pierwsze. Po drugie, indywidualne środki ochrony, tak jak stosowanie masek, czy dezynfekcja rąk, mycie rąk w skali globalnej odniosły swój skutek. Z niepokojem no, można popatrzeć na to, że w tej chwili w sezonie letnim te odruchy zanikają, bo dość powiedzieć, że rok czy dwa lata temu było nie do pomyślenia, żeby poruszać się bez maseczki w sklepach czy w jakichś innych tam miejscach, gdzie jest więcej osób, ale zdecydowanie przyniesie to swój dobry skutek. A jesienią, bo spodziewamy się, że będzie więcej zachorowań, jesienią, no na pewno zdecydowanie będzie zalecane to, aby pacjenci zgłaszali się do swoich lekarzy po to, żeby jak najprędzej i jak najprecyzyjniej ustalić sytuację epidemiologiczną, a za tym będą szły już kolejne ruchy i kolejne działania, chociażby placówek szpitalnych, które będą miały czas do tego, żeby się przygotować na kolejny wzrost ilości zachorowań. Panowie, a jak jest z powikłaniami pokovidowymi, bo są ludzie, którzy dalej to odczuwają, panie dyrektorze. Jaki to jest procent? Czy widać to w statystykach przyjęć, na przykład diagnoz? Znaczy, informacje, jakie posiadam z naszych oddziałów, to co one obserwują z pacjentami, to powikłania kardiologiczne, neurologiczne, powikłania, może już nie do końca neurologiczne, ale wynikające z obniżeniem sprawności, bo to widać na rehabilitacji, to tych pacjentów cały czas przybywa. Była taka sytuacja, że czy po przechorowaniu, czy w ogóle z racji jeszcze trwającej pandemii, pacjenci się nie zgłaszali do lekarzy, byli w domu i ten dług zdrowotny jest dość duży. Dzisiaj jest dużo rzeczy się ujawnia, dużo jest do nadrobienia i w chorobach związanych z tymi osobami, które przebyły COVID, jak i z tymi, które z racji COVID-u nie zgłosiły się z powodu swoich dolegliwości. Myślę to o chorobach nowotworowych, myślę to o chorobach kardiologicznych, okulistycznych i innych, które ludzie z jakiegoś powodu tam doświadczają. Także myślę, że tych problemów będzie dużo. Jest duży wzrost procentowy. My w tej chwili nie ma możliwości może jednoznacznego określenia, czy co jest skutkiem COVID-u, czy nie, ale widzimy, że jednak COVID spustoszenie swoje zrobił, jeśli chodzi o układ, jak mówię, neurologiczny, układ oddechowy, trzustka, inne problemy ze strony przewodu pokarmowego, innych narządów,
to się zdarza, czego wcześniej nie było. Jaka będzie tego skala, zobaczymy, bo ja myślę, że te wszystkie przypadki, jak się ujawnią, dopiero mniej więcej będziemy mogli oszacować. No, przyjeżdżają, tu nie ukrywam, jest drugie dla nas jeszcze wyzwanie, teraz dość trudne, to jest z racji trwającej wojny za granicą. Uciekinierzy, którzy są również z różnymi problemami i tym zadaniem musimy sprostać. I też jest to dla nas wyzwanie, jakieś nowe doświadczenie, bo tam jest trochę inny problem zdrowotny tych ludzi. Panie doktorze, jeszcze chciałem pana zapytać o te po-covidowe komplikacje, dlatego że część pacjentów nie mogła u siebie rozpoznać COVID-u, dopiero test, a dzisiaj myśli, że to są zupełnie inne choroby, nie łącząc tego z przejściem COVID-u. Co najlepiej zrobić? Pójść do poradni specjalistycznej? Odpowiedź na to pytanie jest dość złożona. Mhm. Bo taka najprostsza recepta. W sensie dosłownym powikłania COVID-a, czy powikłania tej pandemii zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 należałoby rozłożyć na dwie grupy. Wspomniał już o tym pan dyrektor. I w kontekście chociażby tego, że nasz szpital pracował w trybie hybrydowym, to znaczy prowadził hospitalizację pacjentów covidowych i pacjentów i wykonywał normalne zadania sprzed pandemii, ponieważ no, ktoś musiał to robić. Muszę to zaznaczyć, że nie mieliśmy takiego komfortu jak szpitale jednoimienne, gdzie było wiadomo, że jest tylko jeden tor pacjentów, epidemiologiczny tor pacjentów, tylko zakażonych i wszyscy pracują, jakby to powiedzieć, w jednakowym reżimie. Tutaj było całkiem inaczej i o wiele trudniej. Wspomniał pan dyrektor o tym, że no, koszta tego i materialne, i personalne szpital poniósł ogromny. Ale teraz wracając do powikłań. Czy nazwiemy powikłaniami covidowymi to, że część osób niechorych na COVID miała znacznie gorszy dostęp do świadczeń medycznych i z tego powodu odniosła istotne szkody na zdrowiu? No, to jest inny temat, chyba nie będziemy go teraz tutaj poruszać. Chodzi o objawy. Ludzie mają objawy różne, które łączą z COVID-em albo ich nie łączą. Jak to sprawdzić? Po pierwsze, wszystkie objawy, które dają pacjentowi, czy pozwalają pacjentowi wyciągnąć wniosek, że zaczyna być coraz bardziej chory i jego stan zdrowia zaczyna się pogarszać, wymagają sprawdzenia w sposób bezwzględny. To nie podlega jakiejkolwiek dyskusji. Część osób przechorowuje zakażenia dróg oddechowych w sposób lekki i to nie musi być w żaden sposób weryfikowane w sytuacji, kiedy pacjent ogólnie jest w dobrym stanie. Natomiast musi być i powinna być świadomość społeczna tego, że brak izolacji przy takiej chorobie przeziębieniowej może skutkować rozprzestrzenianiem się zakażeń. I jakkolwiek jedna, dwie czy pięć osób będzie przechodziła przez to lekko, to szósta i dziesiąta może rozwinąć zapalenie płuc. Musimy postawić kropkę. Ukonkretyzować chciałbym teraz tą wypowiedź, mianowicie rozwój objawów, które w ocenie pacjenta już wykraczają poza dobry stan ogólny i świadczą, są dla niego źródłem niepokoju, to takie objawy i taki chory powinien być zweryfikowany testem zdecydowanie tak długo, dopóki świat nie zapomni o tej pandemii. A to jeszcze na pewno czasu sporo minie. Andrzej Kontaszewski, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego i pan dr Jacek Wróblewski, koordynator oddziału obserwacyjno-zakaźnego tego szpitala, byli moimi i państwa gośćmi. Panowie, dziękuję bardzo. Dziękuję. Państwu również dziękuję. Do zobaczenia.